Jako firma EMED zajmująca się na co dzień prowadzeniem szkoleń z zakresu pierwszej pomocy wspólnie z Lipnowskim WOPR-em zorganizowaliśmy akcję pod tytułem Miś Ratownik, która miała na celu zebranie miszków od osób dobrej woli, które w dniu dzisiejszym przekazaliśmy zespołom ratownictwa medycznego szpitala w Lipnie oraz oddziałowi pediatrycznemu. Ponieważ też wspólnie z Maćkiem pracujemy w pogotowiu w Lipnie, stwierdziliśmy, że to jest bardzo fajna inicjatywa i należy się w nią włączyć. Szybki kontakt z Maćkiem i tak naprawdę jeden post na Facebooku spowodował, że dosłownie zostaliśmy zasypani miśkami i przytulankami. Nie spodziewaliśmy się nawet takiego odzewu, gdzie pisaliśmy do osób, potrzebujemy na przykład 4-5 miszków, a ludzie przychodzili z workami, kartonami. Także odzew ludzi był naprawdę duży. Zawsze się cieszymy z tych zabawek, które dostajemy. Cieszą się dzieciaki, my też. To jest też taki moment, kiedy można pokazać ludziom z miasta, że tu też są dzieci, że też potrzebują zabawek, potrzebują ludzi, którzy do nich przyjdą, ale też pokazujemy oddział pediatryczny, który zorganizował się niedawno. Nie wszyscy jeszcze wiedzą, że mogą liczyć na naszą pomoc i na naszą diagnostykę, leczenie. Ratownicy przynieśli tych zabawek bardzo dużo i bardzo się z tego cieszymy. Te zabawki wszystkie idą dla dzieci oddziałowych, dla dzieci z izby przyjęć, dla dzieci z karetek, czyli każde dziecko, które jest smutne z tego powodu, że jest chore i musi iść gdzieś do placówki z służby zdrowia, pewnie dostanie taką zabawkę. Ja myślę, że to jest bardzo duża zasługa ludzi, którzy wyszli z taką inicjatywą, bo ludzie jednak liczą na to, że gdyby się coś stało czy zadziało chorzy, to mogą liczyć na pomoc, będą wiedzieli, kto tej pomocy może im udzielić. No, do takiej grupy, która jako pierwsza przyjeżdża do pacjenta, kiedy się coś dzieje złego ze stanem zdrowia, to są właśnie ratownicy.